Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Magdalena Winkiel. Mam przyjemność pracować w banku BNP Paribas i zaprosić Państwa na spotkanie z ekspertami z Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy opowiedzą Państwu o sposobie i zasadach rozliczania umorzeń tarczy finansowej 2.0. W drugiej części naszego spotkania pokażemy, w jaki sposób taki wniosek można złożyć w ramach naszego banku i odpowiemy na pytania, które mogą Państwo zadawać do nas na czacie. Zapraszam na spotkanie. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Rosińska i razem z Dawidem dzisiaj poprowadzimy dla Państwa spotkanie, szkolenie dotyczące rozliczenia tarczy 2.0. To spotkanie czy to szkolenie jest dedykowane tym beneficjentom, którzy otrzymali tarczę finansową jako mali i średni przedsiębiorcy. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, szanowni Państwo, że szkolenia dla mikrofirm przewidziane są dopiero na styczeń. Więc na tym etapie ten temat, który dzisiaj będziemy poruszać, będzie dotyczył tylko i wyłącznie rozliczenia tarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w styczniu zaprosimy Państwa na szkolenia poświęcone i dedykowane właśnie mikrofirmom. A teraz oddaję głos swojemu koledze, współprowadzącemu Dawidowi i potem do Państwa wracam. Dziękuję Kasiu. Witam Państwa, nazywam się Dawid Koczyński, tak jak zostałem przedstawiony, będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzić pierwszą część dzisiejszego szkolenia. W kolejnej odsłonie wróci do Państwa Kasia, później ja znowu na chwilę, a na koniec Kasia, a wspólnie już zupełnie na koniec naszego dzisiejszego spotkania postaramy się odpowiadać na Państwa pytania. Proszę Państwa, jak to dzisiaj będzie wyglądało? Zobaczcie Państwo na tą schematyczną agendę. Na początku powiem Państwu o udostępnieniu formularza oświadczenia o rozliczeniu subwencji w bankowości elektronicznej. Te formularze pojawią się, będą dostępne w części banków, bo prawdopodobnie nie we wszystkich, od 18 listopada, czyli od dzisiaj, ale mamy taką wiadomość, że banki będą dołączały w ciągu najbliższych kilku dni, więc jeśli byłaby sytuacja taka, że nie macie Państwo, nie widzicie Państwo jeszcze tego oświadczenia, to znaczy, że bank potrzebuje jeszcze dosłownie kilku dni i prawdopodobnie taka informacja pojawi się w bankowości elektronicznej, czyli w miejscu, w którym otrzymaliście Państwo subwencję. Kolejny punkt, czyli drugi punkt, to jest złożenie przez beneficjenta oświadczenia o rozliczeniu. W tym punkcie będziemy to szczegółowo omawiać. Tutaj czas na złożenie takiego oświadczenia macie Państwo właśnie od 18 listopada do 15 stycznia. Kolejnym punktem, trzecim, będzie spłata nadwyżki i tu czas spłaty nadwyżki subwencji finansowej będzie do 15 marca. Natomiast w czwartym punkcie będziemy omawiać wydanie decyzji przez PFR. To będzie kwiecień 2022 roku. No i ewentualny zwrot części lub całości subwencji. Na to będziecie mieli Państwo czas do 31 maja i to będziemy omawiać w punkcie piątym. To, co proszę Państwa ważne, to, że poszczególne kroki i terminy nie zależą od daty zawarcia subwencji. Więc to nie ma znaczenia, czy Państwo otrzymaliście tą subwencję wcześniej, czy później. Dla wszystkich te terminy, które Państwu przytoczyłem, są wiążące. No dobrze, to teraz sukcesywnie przechodzimy, proszę Państwa, do kroku pierwszego. A w kroku pierwszym mamy udostępnienie formularza oświadczenia o rozliczeniu subwencji bankowości elektronicznej. To, co Państwu powiedziałem, będzie to możliwe w momencie, kiedy to oświadczenie zostanie uruchomione przez bankowość elektroniczną, banku, w którym Państwo otrzymaliście tą subwencję i ten formularz, to oświadczenie będzie dostępne już od dzisiaj, ale tak jak wcześniej zaznaczyłem, może to być różnie w różnych bankach. Wczoraj mieliśmy spotkanie z Santanderem i Santander sam powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni, dwóch czy trzech dni uruchomi to oświadczenie. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, taka informacja na pewno pojawi się w bankowości elektronicznej. Proszę Państwa, to co jest bardzo ważne, naprawdę to jest istotna, bardzo istotna informacja, to to, że macie Państwo czas
na wypełnienie tego oświadczenia o rozliczeniu do 15 stycznia. Nie przekroczcie Państwo tego terminu, bo jeśli zdarzyłaby się sytuacja taka, że Państwo nie wyrobicie się i przekroczycie Państwo termin, będziecie niestety musieli oddać całą kwotę subwencji. I tu już nie będzie żadnych ulg, po prostu termin jest nieubłagalny. 15 stycznia to jest ostateczny termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu. Jakie mogą się pojawić problemy podczas składania tego oświadczenia? No proszę Państwa, no pierwszym problemem, który może się pojawić, to jeśli Państwo zmieniliście bank w trakcie swojej działalności, czyli innymi słowy mówiąc, z innego banku dostaliście tą subwencję, w innym banku podpisywaliście umowę, rozwiązaliście umowę z tym bankiem o świadczenie usług, teraz jesteście w innym banku, inny bank prowadzi dla was rachunki, no nie możecie Państwo w tym banku złożyć oświadczenia o rozliczeniu subwencji, mimo że regulamin tego dopuszcza. To znaczy ja mówię, że nie możecie, ale tak naprawdę z jednej strony regulamin PFR-u dopuszcza, ale z drugiej strony bank może nie chcieć wam rozliczyć tej subwencji. Rozwiązaniem jest to, żebyście Państwo wznowili relację z tym bankiem, w którym tą subwencję otrzymaliście. Widzimy, że to jest tak naprawdę jedyne możliwe rozwiązanie, bo możecie się Państwo narazić na to, że będziecie właściwie chcieli rozliczyć tą subwencję w banku, który tej subwencji wam nie udzielił. Będzie termin nieubłagany, się zbliżał 15 stycznia, no i może się okazać, że z przyczyn proceduralnych nie macie możliwości złożenia tego oświadczenia w obecnym banku, no i wznawianie wtedy relacji w krótkich okresach czasu może niestety skończyć się niepowodzeniem. No i efekt będzie taki, że będziecie Państwo zmuszeni do oddania całości subwencji. Więc zwracamy na to uwagę, jeśli Państwo zmieniliście bank, w innym teraz banku macie prowadzone rachunki firmowe, to pamiętajcie, że bank może nie wyrazić zgody na rozliczenie, na przyjęcie tego oświadczenia o rozliczeniu, jeśli w tym banku po prostu nie braliście subwencji. Wróćcie z powrotem do banku, w którym tą subwencję otrzymaliście. Proszę Państwa, kolejny punkt to jest złożenie oświadczenia o rozliczeniu, czyli to jest ten krok drugi z tych pięciu kroków, które Państwo widzieliście w agendzie. No, oświadczenie musi zostać złożone, proszę Państwa, przez osobę, która ma dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta. Tylko taka osoba może składać takie oświadczenie, ponieważ oświadczenie będzie składane w formie elektronicznej. No i oczywiście musi potwierdzić, że jest do tego samodzielnie uprawniona. Tak jak Państwo widzicie, nie są dołączane do oświadczenia o rozliczeniu dokumenty potwierdzające upoważnienie do złożenia oświadczenia. Natomiast PFR w przypadku kontroli może poprosić o taki dokument, czyli miejmy tego świadomość, że raz z jednej strony oświadczenie składa osoba, która ma dostęp do bankowości elektronicznej, ale która też jest w stanie udokumentować to, czy potwierdzić, że była do tego uprawniona. Także na to Państwa również uczulamy. Teraz pytanie jest, co będzie zawierał formularz oświadczenia, jak go będziemy wypełniać. Zobaczcie Państwo, że w formularzu oświadczenia będziecie mieli trzy odpowiedzi. Tak, nie dotyczy. Po pierwsze trzeba złożyć oświadczenie, zaznaczając jedną z odpowiednich odpowiedzi. Później uzupełnić wszystkie dane kontaktowe firmy, wskazać wysokość faktycznie osiągniętych przychodów. Kolejnym punktem będzie wskazać wysokość faktycznie poniesionych kosztów stałych, no i załączyć wymagane dokumenty księgowe. Proszę Państwa, sytuacja będzie taka, że niektóre oświadczenia będą się pojawiały tylko niektórym beneficjentom, no i będzie zależało to od tego, czy wszystkie dokumenty zostały złożone. Zobaczcie Państwo, że
W pierwszej kolejności takie oświadczenie może się pojawić beneficjentom, który oświadczył, że pozostaje związany postanowieniami umowy oraz potwierdza, że wszystkie oświadczenia składane w imieniu beneficjenta w umowie w związku z uzyskaniem subwencji finansowej lub w związku z umową są uznawane za złożone od dnia zawarcia umowy. Państwa, niech ten zapis nie wprowadzi Państwa w błąd. Chodzi tutaj o to, że takie oświadczenie, to jest treść oświadczenia, natomiast de facto chodzi o to, że wszystkie dokumenty nie zostały dostarczone w momencie, kiedy Państwo staraliście się o subwencję. W tej prezentacji mamy tutaj w tym dolnym bulecie dokładnie to wyjaśnione, że oświadczenie to pojawi się w przypadku niedostarczenia do banku kompletu poprawnych dokumentów. No, na dostarczenie będziecie Państwo mieli 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o rozliczeniu. W związku z tym zapis jedno, ale tak naprawdę trzeba go rozumieć w takiej formie, że wszystkie dokumenty nie zostały poprawnie dostarczone w trakcie składania wniosku o subwencję. A jakie dokumenty miały być dostarczone? Jak to miało wyglądać? To zobaczcie Państwo, wrócimy na chwilę do etapu wnioskowania o subwencję. Mamy tutaj trzy takie kroki. Po pierwsze, osoba, która składała wniosek o zawarcie umowy o subwencji, była uprawniona do samodzielnego reprezentowania beneficjenta zgodnie z KRS CIDG. Wymagana była weryfikacja sposobu reprezentacji beneficjenta zgodnie z KRS CIDG. Jeśli takiego dokumentu nie ma, to trzeba obecnie złożyć będzie odpis z KRS CIDG potwierdzający samodzielne umocowanie w dacie złożenia wniosku, zawarcia umowy. Kolejny punkt, jaki był, proszę Państwa, to osoba składająca wniosek była umocowana na podstawie pełnomocnictwa. No, jeśli takiego pełnomocnictwa nie było, ono miało mieć umocowanie do samodzielnej reprezentacji, ale ono nie wynika bezpośrednio z KRS CIDG, a z posiadanego pełnomocnictwa. Jeśli takiego pełnomocnictwa, proszę Państwa, nie było, to wymagane jest złożenie w banku tego pełnomocnictwa wraz z podpisem kwalifikowanym z KRS, wydrukiem z CIDG potwierdzającym uprawnienia do udzielenia pełnomocnictwa. I kolejnym punktem to osoba nie mogła reprezentować beneficjenta samodzielnie zgodnie z KRS CIDG i nie posiada prawidłowego pełnomocnictwa. Na przykład pełnomocnictwo, proszę Państwa, zaginęło lub było wystawione nieprawidłowo. No co trzeba zrobić? No, wymagane jest złożenie do banku oświadczenia retrospektywnego. Wzór tego oświadczenia macie Państwo zaszyty w tej prezentacji. Widać tutaj podkreślenie wzór. Tu jest bezpośredni link do pobrania oświadczenia retrospektywnego, no, ale osoba, która podpisuje, musi być upoważniona do działania w imieniu beneficjenta zgodnie z odpisami z KRS czy wydrukiem CIDG i złożenia na tym oświadczeniu podpisu kwalifikowanego. No, dołączenie odpisu z KRS wydruku CIDG potwierdza uprawnienie do złożenia oświadczenia w imieniu beneficjenta. Tak to, proszę Państwa, wyglądało w momencie, kiedy wnioskowaliśmy o subwencję, ale mogą się pojawić, proszę Państwa, jeszcze inne oświadczenia. Jakie to oświadczenia? Kolejne oświadczenie, które może się pojawić, to będzie oświadczenie dla beneficjentów, którzy zobowiązali się przenieść rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli ten obowiązek nie został dopełniony, to właśnie trzeba przedstawić dokumenty, że przenieśliśmy i dopełnić obowiązku przeniesienia rezydencji podatkowej na obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Również jeśli
jeśli nie przekazaliśmy informacji o tym, że jesteśmy beneficjentem rzeczywistym, bądź też nie przenieśliśmy rezydencji podatkowej swojego głównego beneficjenta rzeczywistego z raju podatkowego. To też trzeba, proszę Państwa, zrobić. Jeśli takich informacji nie ma, to takie oświadczenie na pewno podczas składania oświadczenia o rozliczeniu subwencji się pojawi dla tych beneficjentów. Proszę Państwa, kolejnym oświadczeniem, które może się pojawić i pojawi się dla beneficjentów, to oświadczenie, które wynikało bezpośrednio z zapisów umowy, a mianowicie beneficjent nie dopełnił albo PFR nie ma informacji o tym, że beneficjent dopełnił obowiązek umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych informacji o uzyskaniu subwencji. Jeśli takiego, proszę Państwa, zapisu nie było, nie pojawił się, to takie oświadczenie również będzie do wypełnienia dla tych beneficjentów, od których nie ma takiej informacji. I proszę Państwa, kolejne oświadczenie to oświadczenie, które pojawi się beneficjentom, którzy nie dopełnili obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ponieważ umowa o subwencji zawierała taki zapis, taki obowiązek powinien być dopełniony. Jeśli te osoby nie widnieją w Cerberze, no to będą musiały takie oświadczenie wypełnić i też oczywiście dopełnić takiego obowiązku. Proszę Państwa, jak wyglądają dokumenty księgowe, jak to będzie wszystko przekazywane? Otóż MŚP, składając oświadczenie o rozliczeniu jako dowód poprawności rozliczenia, załącza plik JPK w postaci XML-owej. W zależności od tego, jaka rachunkowość jest prowadzona, to będzie to plik JPK PKP IR lub JPK KR. No, trzeba przygotować dwa pliki za dwa okresy. Pierwszy okres, tak jak Państwo widzicie, to jest listopad-grudzień 2020 i drugi okres to jest okres styczeń-marzec 2021 i takie dwa pliki będą kontrolne, będą musiały być przygotowane. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo istotna informacja dla beneficjentów, którzy będą składali oświadczenia. Proszę Państwa, pamiętacie o tym, że macie Państwo do 15 stycznia czas na złożenie tego oświadczenia. Tak jak powiedziałem, nie przekroczcie Państwo tego terminu, bo będziecie niestety zobligowani do tego, żeby zwrócić całą subwencję otrzymaną. Natomiast oczywiście może być sytuacja taka, że beneficjent złoży oświadczenie i okaże się później, że z różnych przeliczeń nie ujął pewnych elementów i to oświadczenie trzeba poprawić. Jest możliwość poprawienia takiego oświadczenia. 4 razy możecie Państwo poprawić to oświadczenie. Za każdym razem natomiast trzeba złożyć wniosek bądź pismo do banku z prośbą o udostępnienie edycji tego złożonego oświadczenia. I pamiętajcie Państwo, że jak złożycie oświadczenie, to te oświadczenia się nadpisują. To znaczy, że jeśli pierwsze złożycie, w którym były błędy, składacie Państwo poprawione oświadczenie, to poprawione oświadczenie zastąpi to pierwsze. Prawda? Więc nie ma możliwości, tak powiem, powrotu do poprzedniej edycji, do poprzedniego oświadczenia. Ono będzie zastępowane. I takich zmian, proszę Państwa, możecie dokonać 4 razy. Więcej Wam tego zrobić nie można. Oczywiście warunek jest taki, że te zmiany zostaną zawarte i przesłane do banku do 15 stycznia. Tak jak powiedziałem, ten termin, proszę Państwa, jest nieuchronny. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do trzeciego kroku, rozliczenie nadwyżki i z powrotem poproszę moją koleżankę Kasię, która dla Państwa prowadzi to szkolenie z Krakowa. Pięknego miasta. Kasiu, zapraszam cię. Super, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, krok trzeci, czyli rozliczenie nadwyżki. Trzeba pamiętać o tym, musimy sobie przypomnieć, na jakich zasadach dochodziło do wnioskowania. Otrzymana kwota subwencji mogła wynosić maksymalnie nie więcej niż 70% kosztów za okres.
teraz listopad, grudzień 2020, jeżeli w tym okresie spadek przychodów w relacji do analogicznego okresu roku 2019 wyniósł co najmniej 30%. I tutaj Państwo opieraliście się na tych danych rzeczywistych. Druga kwestia dotyczyła tych danych prognozowanych, czyli nie więcej niż 70% prognozowanych kosztów stałych za okres styczeń-marzec 2021, jeżeli w tym okresie prognozowany spadek przychodów w relacji do analogicznego okresu 2019 wyniósł co najmniej 30%. I co jest bardzo istotne, na etapie rozliczenia prognozowaliście Państwo te dane. I na tej podstawie, teraz wpisując dane rzeczywiste, będziecie mogli ustalić, czy doszło do powstania nadwyżki. Tą nadwyżkę, tak jak powiedział Dawid, będziecie Państwo zobligowani zwrócić do 15 marca 2022 roku. I ta spłata powinna nastąpić na indywidualny rachunek, który będzie wskazany w oświadczeniu o rozliczeniu. Często pojawiają się pytania, czy tą nadwyżkę będzie można zwracać w ratach. Nie, będzie to spłata jednorazowa do tego terminu właśnie, o którym powiedziałam. Jak to wyglądało na etapie wnioskowania? Mieliśmy ten odniesienie do roku 2019, listopad, grudzień, porównywaliśmy z listopadem, grudniem 2020 roku. Spadek musiał być o minimum 30%. Ten drugi etap odnosił się, tak jak powiedziałam, do prognozowania, natomiast również na tym etapie porównawczym, czy na tym etapie już rozliczania, będzie on zestawiany z danymi za styczeń-marzec 2019 do 2021. Jaka jest przychoda definicja przychodów? Co jest bardzo istotne? Skąd te dane będziecie Państwo brali? Więc jeśli jesteście podatnikami, którzy rozliczają się miesięcznie, co miesiąc, no to będzie to dokument JPK VAT-7M. Dla tych płatników, czy dla tych podatników VAT, którzy rozliczają się kwartalnie, będzie to dokument JPK VAT-7K. Dla grupy przedsiębiorców, to będzie dosyć duża grupa przedsiębiorców, czyli ci przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT i wystawiają faktury VAT marża. Ci, którzy rozliczają się kasowo. Ci, którzy są zwolnieni z VAT-u, jest to zwolnienie przedmiotowe, jak również przedsiębiorcy nie będący podatnikami VAT, w tym zwolnieni podmiotowo z VAT, jak również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem. Dla tej całej grupy przedsiębiorców przychód rozumiany jest jako przychód z innych źródeł, tak zwany przychód operacyjny w rozumieniu ustawy CIT lub przychód w rozumieniu ustawy PIT. Jeśli spojrzymy na przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach karty podatkowej, to jest to kwota szacowana na podstawie wskazanych, wystawionych faktur bądź też rachunków. To jest definicja, która się, Szanowni Państwo, nie zmieniła. Ona na etapie wnioskowania była dokładnie taka sama. Koszty stałe, do których się będziemy, Szanowni Państwo, odnosić. Koszty stałe to nic innego jak faktyczna strata brutto. Czyli jest to wynik finansowy wprost przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk lub stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe w okresie od dnia 1 listopada 2020 do dnia 31 stycznia 1 listopada 2020 do 31 marca 2021. Na co zwracamy uwagę? Na tym etapie wyłączacie Państwo koszty aktualizacji wartości aktywów oraz korygujecie również ten wynik o przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskanych z innych źródeł. Jeśli chodzi o koszty stałe a pomoc publiczną, tutaj pojawia się bardzo dużo pytań. W związku z tym postanowiliśmy to bardziej rozpisać. Ze straty brutto przedsiębiorca powinien wyłączyć koszty aktualizacji wartości aktywów oraz wszelką pomoc publiczną, która była otrzymana na wydatki kwalifikowane, których poniesienie przypada w okresie
listopad, grudzień 2020 lub styczeń, marzec 2021. To są tak zwane okresy kwalifikowane. Wyłączamy również otrzymaną pomoc operacyjną publiczną, która nie została spożytkowana przez przedsiębiorcę do momentu wystąpienia o subwencję finansową w ramach tarczy finansowej 2.0. I trzeci bardzo ważny element jest to oczekiwana przez przedsiębiorcę pomoc publiczna, która miałaby pokryć stratę brutto w okresie kwalifikowanym. I teraz, co jest bardzo istotne, dotyczy to tylko tej pomocy publicznej, która nie została, szanowni państwo, ujęta w przychodach, czyli nie została uwzględniona w stracie brutto. I teraz mamy kilka przykładów, jak to mogło wyglądać na etapie wnioskowania. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wymagany spadek przychodów wynosił 30%. I patrzymy sobie na tym etapie wnioskowania, na okres listopad-grudzień 2020, spadek przychodów, tutaj przypominam, opieraliście się państwo o te dane rzeczywiste, wyniósł 35%. To oznacza, że warunek został spełniony. Patrzymy zatem na koszty stałe, ponieważ mogliście państwo uzyskać finansowanie w kwocie 70% kosztów stałych. To oznacza, że za ten okres mogliście wnioskować o 700 tysięcy. Jeśli patrzymy na dane prognozowane, czyli styczeń, marzec 2021, prognozowany spadek przychodów wyniósł 40%, czyli mieścimy się w tych widełkach, bo jest minimum 30%. Koszty stałe zostały zaprognozowane na poziomie 1 700 zł. 70% z tej kwoty to kwota 1 190 000. Co to oznacza? O taką kwotę mogliście państwo zawnioskować jako subwencję. Tym samym na etapie wnioskowania dla tego przykładu mogliście zawnioskować o 1 890 000, czyli 70% kosztów stałych z tych dwóch okresów, o których mówiłam. No i spójrzmy teraz, jakie mogą być różne scenariusze. Etap ten wnioskowania się nam nie zmienia, natomiast teraz przechodzimy do etapu rozliczenia. Na etapie rozliczenia listopad-grudzień dane nie były korygowane o żadne wartości, czyli utrzymaliśmy dokładnie spadek na poziomie 35%, koszty stałe na poziomie miliona, czyli 70% z tej kwoty to 700 tysięcy i tutaj się nam wszystko zgadza. Patrzymy na te dane, które były prognozowane, a teraz zamieniły się nam na dane rzeczywiste. I sprawdzamy. No tutaj mieliśmy zaprognozowany 40% spadek przychodów, ale ostatecznie wyszło, że było to 31%. Więcej niż 30, czyli 30 i więcej daje nam uprawnienie do tego, żeby te pieniądze umorzyć. Tak? Sprawdzamy sobie, jak wyglądała kwestia kosztów stałych. Na etapie wnioskowania przedsiębiorca tutaj się przestrzeli, czyli dużo większe wyliczył te koszty stałe, a rzeczywiste dane pokazały, że jest to 900 tysięcy. 70% z 900 tysięcy to 630 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza, że przedsiębiorca do rozliczenia będzie miał kwotę 1 330 tysięcy. Co to oznacza wprost? To oznacza wprost, szanowni państwo, że 560 tysięcy to będzie nadwyżka, którą trzeba będzie zwrócić. Przypominam, 15 marzec 2022 roku. Jest to data ostateczna spłaty nadwyżki. Kolejny przykład. Dane z etapu wnioskowania się nam nie zmieniają, natomiast przenosimy się do etapu rozliczania. Listopad i grudzień również nie było żadnych korekt, tutaj się nam nic nie zmieniło, czyli w dalszym ciągu mamy te 700 tysięcy. Natomiast patrząc na rzeczywiste dane ze stycznia i marca, okazało się, że spadek przychodów wyniósł 27%, czyli warunek 30% nie został spełniony. Co to oznacza? Że koszty stałe już nie mają znaczenia, dlatego że kwalifikatorem do otrzymania subwencji był 30% spadek przychodów. W związku z tym do rozliczenia jest 700 tysięcy. Co to oznacza wprost? To oznacza wprost, że
1 190 000 będzie do zwrotu, czyli całość kwoty, która była wyliczona za ten okres prognozowany styczeń i marzec. I mamy kolejny przykład. Wymagany spadek przychodów za dany okres miał być 30%, tak? Natomiast przechodzimy tutaj do etapu wnioskowania, ponieważ też mogło się zdarzyć tak, że Państwo nie wnioskowaliście za oba okresy, tylko listopad i grudzień okazywało się, że spadek przychodów był 18% i wtedy nie mogliście zawnioskować o pomoc za ten okres. Natomiast na etapie wnioskowania prognoza wyniosła, spadek przychodów wyniósł 40%, koszty stałe 1 700 000, 70% z tego to jest 1 190 000. To oznacza, że beneficjent otrzymał wsparcie w kwocie 1 190 000. I teraz mamy kolejne przykłady, kiedy przenosimy się już do etapu wnioskowania, rozliczania. Ta pierwsza listopad, grudzień się nam nie zmienia, to były dane rzeczywiste, za ten okres nie wnioskowaliśmy, no ale patrzymy, co się wydarzyło w styczniu i w marcu. Prognozowany spadek przychodów wyniósł 40%, natomiast rzeczywisty spadek przychodów wyniósł 27%. To oznacza, że koszty stałe nie mają znaczenia, dlatego że nie był to ten wymagany poziom spadku przychodów. To oznacza, że kwota do rozliczenia to zero. Co to oznacza wprost? To oznacza wprost, że przedsiębiorca jest zobowiązany oddać wszystko to, co otrzymał, czyli 1 190 000. Przypominam, że jest to kwota nadwyżki i będziecie Państwo zobligowani do tego, żeby tą nadwyżkę zwrócić do 15 marca 2022 roku. I mamy jeszcze jeden przykład. Tutaj się nam nic, żadne dane nie zmieniły, natomiast przejdźmy sobie dalej. Przechodzimy do etapu rozliczania. Co się okazało? Okazało się, że dane rzeczywiste się nam pokryły, 35% było spadku, tu się nam wszystko zgadza. Natomiast spójrzmy na tą drugą część tabeli, czyli dane prognozowane. Spadek przychodów był prognozowany na 40%, koszty stałe 1 700 000, 70% z tego to było 1 190 000. Dane rzeczywiste. Mamy 31% spadek, czyli jest ten próg, który nas kwalifikuje do rozliczenia tej kwoty. Natomiast koszty stałe były wyższe, bo wyniosły 1 900 000. To oznacza, że 70% z tej kwoty to 1 330 000. Teoretycznie okazałoby się, że jest to 2 030 000 kwota do rozliczenia. Natomiast zgodnie z zapisami umowy i zgodnie z zapisami regulaminu, nawet jeśli doszło do niedoszacowania tych spadków przychodów czy też kosztów stałych, to PFR nie dopłaci tej różnicy, czyli nie dopłaci do tego, co beneficjent mógłby otrzymać. W związku z tym rozlicza całość, kwota do zwrotu jest zero, natomiast nie można żądać wypłaty dodatkowej kwoty subwencji finansowej. Takie sytuacje mogą też mieć miejsce. I szanowni Państwo, teraz już po omówieniu nadwyżki przekazuję głos Dawidowi. Dziękuję, Kasiu. Witam Państwa z powrotem. Teraz wydanie decyzji przez PFR. Proszę Państwa, tak jak wcześniej Państwo słyszeliście, decyzja przez PFR zostanie wydana i PFR udostępni do 30 kwietnia 2022 roku. Ale zobaczcie, że PFR zastrzega sobie wydłużenie tego terminu maksymalnie do 31 grudnia 2022 roku. Dlaczego? Dlatego, że mogą wystąpić okoliczności, w których PFR nie będzie w stanie
ocenić, czy na podstawie dokumentów i państwa historii jest możliwość ocenienia, czy też wycenienia, czy też wyliczenia subwencji do zwrotu, czy też braku zwrotu części subwencji. Będzie potrzebował po prostu więcej czasu. Kiedy to się może wydarzyć? No może się to wydarzyć wtedy, kiedy następowały jakieś zmiany u beneficjentów. Nie wiem, na przykład połączenie firm, przejęcie, zakup czy cokolwiek innego. Wtedy może okazać się, że nie jest taką oczywistą, prostą sprawą wyliczenie tego wszystkiego i PFR będzie wtedy potrzebował trochę więcej czasu. Niemniej jednak, proszę Państwa, decyzje mogą mieć trzy warianty. Pierwszy wariant decyzji to określający kwotę subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. I to będzie pierwszy wariant. W drugim wariancie decyzji będzie beneficjent wzywany do zwrotu subwencji finansowej w całości. Trzeci wariant, jaki decyzja może mieć, proszę Państwa, to zidentyfikowanie przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu i obowiązku zwrotu. I teraz przejdziemy sobie, proszę Państwa, przez te trzy poszczególne warianty. Zobaczmy wariant pierwszy. W wariancie pierwszym, proszę Państwa, jest sytuacja, kiedy tak na dobrą sprawę złożyliśmy wszystkie dokumenty, przekazaliśmy subwencję, przekazaliśmy oświadczenie oczywiście w odpowiednim terminie. Jeśli mieliśmy przenieść swoją rezydencję podatkową do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to zrobiliśmy zgodnie oczywiście z podpisaną umową o subwencji. Nie naruszyliśmy żadnego punktu z programu. Oczywiście złożyliśmy oświadczenie w terminie, więc wszystko przebiegało zgodnie z zasadami zapisanymi w umowie. Wszystkie dokumenty zostały dostarczone. No, a oczywiście na koniec również przekazaliśmy tą nadwyżkę na wskazany rachunek bankowy. I tu pamiętacie Państwo, macie czas na przekazanie tej nadwyżki do 15 marca. Te nadwyżki wcześniej dla Państwa Kasia szczegółowo omówiła, więc jeśli one są, to ten czas do 15 marca jest czasem właśnie na spłatę tej nadwyżki. Proszę Państwa, zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie, co trzeba mieć na uwadze w kolejnym elemencie. Zobaczmy, mamy tu beneficjenta, który złożył oświadczenie i ustalił wysokość nadwyżki na kwotę 30 tysięcy złotych. Oczywiście przesłał tą nadwyżkę na wskazany rachunek do 15 marca 2022 roku. No i teraz wchodzi PFR, który na podstawie dokumentów ustala, czy kwota nadwyżki jest zgodna z dokumentacją i czy powinna taka być, czy może powinna być inna. Na drodze kontroli, sprawdzania tego beneficjenta PFR ustalił, że kwota wpłaconej nadwyżki nie powinna być 30 tysięcy złotych, a powinna być 45 tysięcy złotych. No i wtedy PFR wyda decyzję o zwrocie 15 tysięcy złotych oraz o umorzeniu pozostałej kwoty. Taka, proszę Państwa, będzie procedura rozliczenia subwencji finansowej z tarczy 2.0. No i teraz kolejny punkt, czyli kolejny wariant, w którym, proszę Państwa, PFR nas wzywa do spłaty całości. Kiedy to może nastąpić? No, przede wszystkim, jeśli naruszymy podstawowy punkt, a mianowicie nie złożymy oświadczenia w terminie, czyli to, co Państwu wcześniej kilka razy już mówiłem, 15 stycznia to jest termin graniczny, nie przekroczcie Państwo, bo będziecie wzywani do zwrotu subwencji w całości. No oczywiście, jeśli PFR ustali, że Państwo naruszyliście jakikolwiek warunek w programie, no to wtedy też będzie Was wzywał do zwrotu subwencji w całości. W wariancie trzecim, proszę Państwa, mamy decyzję o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. No, przede wszystkim dostaniecie Państwo taką informację w bankowości elektronicznej. To jest pierwszy punkt. Więc nie będziecie zaskoczeni, że coś nie zostało rozliczone. Dostaniecie taką informację, dlaczego tak się stało i że PFR potrzebuje więcej czasu. Oczywiście do czasu wyjaśnienia
nie zwracacie Państwo nic, czyli subwencja nie podlega zwrotowi, więc tutaj jest ten wydłużony okres czasu, nikt Was nie będzie wzywał do tego, żebyście tą subwencję zwrócili, a później to rozliczał. Nie, do czasu wyjaśnienia ta subwencja nie jest spłacana. No i po wyjaśnieniu tych okoliczności PFR wyda decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku, bądź też będzie wzywał do zwrotu subwencji finansowej w całości bądź w części. To już wszystko po ustaleniu tych wszystkich elementów. Decyzje te wydane będą w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiły ustalenie wysokości subwencji, ale zobaczcie Państwo, ten zapis na dole w tym bulecie akurat daje jeszcze PFR-owi możliwość wydłużenia tego czasu, terminu na dalsze rozpatrywanie czy też sprawdzanie jakiejś sytuacji, która może się okazać zawiła. Niemniej jednak o wszystkim będziecie Państwo informowani w bankowości elektronicznej. Państwa, teraz znowu poproszę Kasię o to, żeby przeprowadziła Państwa przez punkt 5. Zapraszam Cię, Kasiu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, krok 5, czyli zwrot subwencji finansowej w całości lub w części. Termin zwrotu, oczywiście w ogóle zwrot będzie wskazany w decyzji, o której mówił przed chwilą Dawid. I na to czas będziecie Państwo mieli do 31 maja 2022 roku. Dobra informacja jest taka, że od umorzonej kwoty subwencji nie będzie pobierany podatek dochodowy, czyli te regulacje, które obowiązywały przy umorzeniu tarczy 1.0, obowiązują również dla tarczy 2.0. To oznacza, że nie będzie to traktowane jako przysposobienie, tym samym nie będzie to dodatkowo dla Państwa opodatkowane i to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Jest to rozporządzenie, które jest opublikowane w Dzienniku Ustaw, pozycja 13.16. Jest ona również tutaj podlinkowana w tej prezentacji, więc będziecie sobie Państwo mogli swobodnie ją przeczytać i się z nią zapoznać. Natomiast to na pewno jest bardzo, bardzo dobra informacja dla Państwa. I teraz bardzo krótko o pozostałych zagadnieniach, dlatego że często pojawiają się pytania. Kiedy PFR może wypowiedzieć umowę? Pierwsza możliwość to jest niezłożenie oświadczenia o rozliczeniu w terminie. Co jest też bardzo istotne. Szanowni Państwo, na etapie rozliczania tarczy 2.0. niezbędna jest Wasza aktywność. To znaczy musicie wejść na ten formularz, przeklikać go, wypełnić te wszystkie dane, załączyć odpowiednie dokumenty księgowe, te, o których mówił wcześniej Dawid, czyli JPK PKPR lub JPK KR. To wszystko musicie zrobić. Czyli pasywne podejście, czyli pasywna postawa, niezrobienie nic może skutkować zwrotem subwencji w całości. Kolejna przesłanka do wypowiedzenia umowy i tym samym do spłaty subwencji w całości to niespłacenie nadwyżki w otrzymanej subwencji w terminie. Przypominam, 15 marzec 2022. I kolejne to jest naruszenie któregokolwiek z obowiązku określonego w umowie subwencji lub w regulaminie. To są te trzy elementy, które mogą skutkować wypowiedzeniem umowy i postawieniem środków w stan wymagalności natychmiastowej. Jeśli to też pytania, które się pojawiają, zaprzestanie prowadzenia działalności. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu 100% subwencji finansowej w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021, w tym również zawieszenia prowadzenia działalności, otwarcia postępowania likwidacyjnego czy też upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Zwracamy też uwagę na to, że PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym w przypadku.
faktycznego zaprzestania przez beneficjenta prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zawieszenia przez beneficjenta prowadzenia tej działalności, otworzenia postępowania likwidacyjnego lub rozwiązania spółki beneficjenta. Dlaczego na to zwracamy uwagę? No, szanowni Państwo, dlatego że zwróćcie uwagę, jesteście związani postanowieniami umowy do momentu, kiedy ta umowa nie wygaśnie, czyli na przykład do momentu, kiedy nie rozliczycie subwencji. Więc przez ten cały czas, do momentu, kiedy jesteście objęci tą umową, czy związani umową z PFR, nie możecie zrobić żadnego z tych kroków, o których powiedziałam. Na co nie można było wydawać pieniędzy, które były udzielone w ramach subwencji finansowej? Dokonywanie jakichkolwiek płatności osobie zatrudnionej poza wynagrodzeniem podstawowym, czyli nie można było chorobowym bądź wynagrodzeniem za czas przestoju, natomiast nie można było płacić premii, prowizji. To wszystko nie mieściło się w ramach wydatków, jeśli chodzi o tarczę finansową. Na te cele nie mogliście Państwo wydać pieniędzy. Transfer środków pochodzących z programu pod jakimkolwiek tytułem prawnym na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem. Nie można było przedpłacać kredytów, leasingów lub innych instrumentów finansowych oraz nie można było finansować transakcji nabycia w sposób pośredni lub bezpośredni innych przedsiębiorstw. Bardzo często, ponieważ te szkolenia już prowadzimy przez jakiś czas, zauważyliśmy, że są mylone dwie kwestie. Rozliczenie subwencji nie jest tym samym, co wydatkowanie, czyli może się nawet zdarzyć tak, że będziecie Państwo w dalszym ciągu w posiadaniu tych pieniędzy, bo nie wydaliście ich wszystkich i macie do tego pełne prawo, ponieważ umowa nie reguluje tego, w jakim terminie powinniście spożytkować te środki. Pojawiają się też pytania takie, czy na przykład wydatki, które były zabronione, bo nie mogłem na to wydać pieniędzy, czyli na przykład premie, to czy ja mam je uwzględniać w kosztach? Oczywiście, że tak, ponieważ to są Państwa koszty stałe, które będą na tą potrzebę uwzględniane. Więc wydatkowanie, a rozliczenie subwencji to jest zupełnie inna kwestia. Nie analizujecie Państwo PFR nie analizuje wydatków i wykorzystania środków na konkretne cele zgodnie z regulaminem, tylko podaje dane wynikające z rachunków zysków i strat za wskazane okresy rozliczeniowe. Czyli uwzględniacie Państwo w tych okresach rozliczeniowych wszystkie wydatki, które ponieśliście. Nie patrzymy na to, na co można było, na co nie można było tych środków wydatkować. I kolejna kwestia, na potrzeby rozliczenia subwencji, czyli złożenia oświadczenia o rozliczeniu i wskazania kosztów stałych, jedyne koszty, o które beneficjent koryguje swoją stratę brutto, to koszt aktualizacji wartości aktywów. I mamy tutaj przykład. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Nie możesz wydać środków z subwencji na przykład na premię zatrudnionym pracownikom, ale ta wypłacona premia znajdzie się w kosztach w KPIR-ce czy w rachunku zysków i strat i nie będzie ona odejmowana na etapie rozliczenia i będzie miała wpływ na wartość kosztów stałych. Na to zwracamy szczególną uwagę. Przypominam, że dodatkowo koszty stałe korygowane są o pomoc publiczną wskazaną, a nie ujętą w rachunku zysków i strat bądź w KPIR w okresach rozliczeniowych. I ostatnia już informacja, szanowni Państwo. Na stronie PFRSA znajdziecie informacje dotyczące chociażby na przykład taka baza pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do tego, żeby z tej bazy korzystać. Ona cały czas jest powiększana o kolejne pytania i kolejne odpowiedzi, które PFR publikuje. Te pytania w większości pochodzą od Państwa. Ze szkoleń, na których my zbieramy te wszystkie pytania, ze szkoleń przekazujemy PFR-owi i te pytania właśnie mają odzwierciedlenie w tym pliku Answers and Questions.
Zachęcamy do tego, żebyście byli Państwo w kontakcie ze swoim bankiem. W tym wypadku macie Państwo doskonały bank do dyspozycji z bardzo wysokim poziomem wiedzy, świetnie przygotowany do rozliczenia tarczy 2.0, więc miejcie to Państwo na uwadze, że bądźcie w kontakcie z bankiem, sprawdzajcie komunikaty w bankowości elektronicznej, co jest bardzo istotne. To jest główny kanał, za pośrednictwem którego będziecie Państwo rozliczać subwencje i w sposób komunikacji, więc czytajcie wszystkie komunikaty. Jeśli mielibyście pytania do PFR-u, zawsze możecie zadzwonić na infolinię od poniedziałku do piątku, właściwie nie zawsze, bo od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 17 pod numer telefonu 22 703 43 00. I szanowni Państwo, to tyle z naszej strony, jeśli chodzi o tą część prezentacyjną. Teraz oddam głos pani Magdalenie. Dziękuję bardzo za tę prezentację, ponieważ wpłynęły do nas pytania, które bezpośrednio wiążą się z tym, o czym Państwo rozmawiali, to może odwróćmy. Ja zadam te pytania, bo tak na gorąco to może będzie łatwiej na nie odpowiedzieć. I pierwsze pytanie. Oświadczenie ma być potwierdzone notarialnie? Nie, oświadczenie, jeśli mówimy o oświadczeniu retrospektywnym, tam jest podpis kwalifikowany. Jak firma dostarczy dokumenty jutro, to czy nadal będzie zobowiązana dostarczyć dokumenty kolejny raz po 14 dniach od złożenia oświadczenia? Nie, no oczywiście, że nie. Natomiast jeśli firma dostarczy dokumenty jutro i one zostaną zweryfikowane poprawnie, o czym też Państwo dostaniecie informację, bo nawet jeśli one były zweryfikowane niepoprawnie, to też Państwo dostawaliście komunikację z banku przecież, że te dokumenty nie zostały zweryfikowane. Więc jeśli dostarczycie je na tym etapie, oczywiście macie do tego prawo, no to potem nie trzeba będzie ich dostarczać pod warunkiem, szanowni Państwo, że one będą kompletne, dobrze wypełnione, bo nie wiem jak Państwo doświadczenie, ale wiemy, że dużo dokumentów składanych po prostu było dokumentami niepoprawnymi albo niekompletnymi. Tutaj trzeba jeszcze chyba dodać taką rzecz, że tam oświadczenie, które jest składane, to co ja mówiłem o tym, to rzeczywiście Państwo będziecie mieli te 14 dni na uzupełnienie dokumentów, jeśli takowych po prostu nie było. To co Kasia powiedziała, jak wszystko jest, to składacie Państwo i koniec. Ja też zwrócę uwagę na to, że to oświadczenie, które przeczytał Dawid, ono pojawi się tylko niektórym beneficjentom, właśnie tym, którzy nie spełnili tego obowiązku, więc to też nie jest tak, że To co wszyscy. Mówił Dawid, tak, że te oświadczenia, które wybraliśmy, to są oświadczenia, które przedstawialiśmy Państwu, to są oświadczenia, które pojawią się tylko niektórym beneficjentom, czyli tym, którzy najpewniej tego obowiązku nie dopełnili. Czy amortyzacja wliczana jest do kosztu? Tak. Nie mylimy tarczy 1.0 z tarczą 2.0. Jest wliczana. Gdzie znajduje się opis kosztów stałych? Inaczej. Koszty stałe, szanowni Państwo, to wprost strata brutto, więc w zależności od tego, w jaki sposób, jaką prowadzicie księgowość, czy jesteście na książce przychodów i rozchodów, czy jesteście na KPR-ce, no to będziecie mieli, jeśli chodzi o książkę przychodów i rozchodów, jest to po prostu wynik strata. Jeśli jest strata, no to są właśnie te koszty stałe. Bo tak jak powiedziałam, definicja kosztów stałych wprost to jest strata brutto, czyli wynik przed opodatkowaniem. Do 30 kwietnia 2022 roku najwcześniej ma się pojawić decyzja. A kiedy pojawi się najwcześniej? Przed tym 30 zakładam kwietnia 2022 roku. W kwietniu. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Decyzje będą, i to też jest może istotna informacja, niezależnie od tego, w jakim terminie Państwo złożycie oświadczenie o rozliczeniu subwencji, czy zrobicie to w pierwszym momencie, czy zrobicie to pod koniec, czego nie rekomendujemy, absolutnie nie rekomendujemy, żeby czekać do tych ostatnich momentów, to będzie to ta sama data, czyli kwiecień, najpóźniej do 30 kwietnia. Co w przypadku przekształcenia? No w przypadku przekształcenia tutaj będziemy mieli właśnie tą historię, o której ja mówiłem. Czyli jeśli było przekształcenie, to PFR sam będzie decydował o tym, czy ten czas mu wystarczy na to, żeby rozliczyć faktycznie tą subwencję.
bo jeśli będzie potrzebował więcej czasu na rozpatrzenie wszelkich okoliczności, no to, to właśnie zostawił ten czas do końca, praktycznie do końca grudnia 2022 roku. Co jest istotne, na pewno o tym fakcie, szanowni państwo, powinniście poinformować PFR. Niezwłocznie, jeśli do takiej sytuacji dojdzie. Ponieważ ja tam mówiłam, że to jest likwidacja, postępowanie restrukturyzacyjne, zaprzestanie prowadzenia spółki. Natomiast jeśli jest to przekształcenie, na pewno informujecie PFR. PFR będzie podejmował w tym zakresie indywidualne decyzje. I takie z zamieszczeniem danych na stronie internetowej. W trakcie trwania programu zmieniliśmy stronę internetową. Na starej była informacja o uzyskaniu subwencji, na nowej nie zostaliśmy wezwani do uzupełnienia tej informacji na stronie. Co zrobiliśmy? Czy w ten sposób naruszyliśmy warunki programu? No, w momencie, kiedy państwo fizycznie mieliście to zrobić, to było to zrobione. No, później zostało to przekształcone, zmieniona strona, umieszczona jest informacja. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. PFR, jeśli byłoby sytuacja taka, że PFR nie ma takiej informacji zwrotnej, to tak jak państwo widzieliście, będziecie państwo wypełniać oświadczenie i to oświadczenie wtedy pojawi się wam o tym, że taka informacja została zamieszczona na stronie internetowej. No, dopełniliście państwo obowiązku, więc myślę, że tutaj nie powinno być z tym żadnych problemów. Ja tutaj jeszcze dodam, że przy tym oświadczeniu o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej będą w sumie, można powiedzieć, trzy warianty. Pierwszy wariant to zaznaczamy, tak, spełniłem obowiązek. Druga sytuacja może dotyczyć przedsiębiorcy, który nie ma strony internetowej i nie prowadzi konta swojego w mediach społecznościowych. Wtedy zaznacza nie i nie wyciągane są żadne konsekwencje wobec tej osoby, no bo nie miał gdzie tego zamieścić. I mamy trzecią sytuację, czyli beneficjent miał stronę internetową czy też konto w mediach społecznościowych, ale nie spełnił tego warunku, więc wybiera nie i wskazuje adres strony internetowej, na której powinno to było być umieszczone, a nie zostało. Natomiast rekomendacja jest taka, jeśli wiecie państwo, że nie dopełniliście tego obowiązku, to nie czyńcie zwłoki, tylko czym prędzej zamieść te informacje na stronie PFRS-a. Na dole, jak zjedziecie w tej zakładce, która dotyczy tarczy 2.0, jak zjedziecie na sam dół, tam są informacje, dodatkowe informacje bodajże, taka jest zakładka, i tam znajdziecie wszystkie grafiki, które powinny być zamieszczone, więc nie czyńcie zwłoki, zamieśćcie te informacje. I takie pytanie, którym chyba możemy się trochę podzielić, bo są dwa. Jak firma ma zasygnalizować, że popełniła błąd w oświadczeniu? No, z naszej strony powinna zgłosić się do nas, czy przez infolinię, czy za pomocą swojego doradcy, poinformować, że w jakimś fragmencie wniosku złożyła niewłaściwe, nieprawdziwe, załączyła zły plik, na przykład ten, który służy do określenia, jakie poniosła koszty. My ze swojej strony wysyłamy prośbę do Polskiego Funduszu Rozwoju o podesłanie kolejny raz takiego wniosku do uzupełnienia. Z tego co pamiętam, to klient ma 4 razy możliwość dokonania takiego złożenia czy rozliczenia wniosku. I tutaj jeszcze było pytanie, rozumiem, że oświadczenie... Wniosek o możliwość kolejnego złożenia oświadczenia w formie elektronicznej składamy z poziomu bankowości internetowej. Nie, w przypadku chyba wszystkich banków, ale na pewno w przypadku banku BNP Paribas należy skontaktować się z nami bezpośrednio i poprosić o przesłanie kolejny raz takiego formularzu, a my prześlemy to do Polskiego Funduszu Rozwoju i on z kolei za naszym pośrednictwem wystawi państwu jeszcze raz taki wniosek do złożenia. Jest jeszcze jedno pytanie. W JPKKR 11.12.2020 będą dane za okresy i narastające od początku roku. Czy to nie będzie problem? Będzie, dlatego szanowni państwo, JPKKR czy tam JPKPKPIR przygotowujecie państwo. To są dokumenty, które możecie przygotować na żądanie, bo one są przygotowane tylko i wyłącznie na żądanie, więc nie bierzecie ich kumulatywnie z całego roku, tylko listopad i grudzień, więc nie mogą to być dane narastające. Przygotowujecie osobny dokument czy osobną paczkę listopad-grudzień, czyli dane mogą być skumulowane tylko za te 2 miesiące i osobną paczkę za styczeń-marzec 2021.
Więc nie mogą być to kumulatywne dane z całego roku. Wy odrębniacie Państwo, przygotowujecie te pliki tylko za te wybrane okresy. To są w zasadzie do Państwa ostatnie pytanie. Mam tutaj jeszcze, kiedy w BNP będzie udostępnione takie oświadczenie? I w bankowości elektronicznej Go Online Business to oświadczenie będzie udostępnione w naszym przypadku 20 listopada 2021 roku. Natomiast w bankowości Go Online już od dzisiaj, od 18 listopada 2021 roku. I teraz chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób będziemy to oświadczenie wypełniać. W przypadku Go Online Business od 20 listopada, tak jak poprzednio, logujemy się do bankowości elektronicznej. Wchodzimy do tej zakładki innej, do subwencji i tam mamy podstawiony, tak jak Państwo widzą na moim ekranie, wniosek do podpisu, co oznacza, że jest on już gotowy do uzupełnienia. Na tym wniosku przesłane są takie predefiniowane dane, czyli numer wniosku, Państwa nazwa, NIP Państwa w naszym banku i to są dane, których nie zmieniamy. Gdyby okazało się, że ten NIP się zmienił, gdyby okazało się, że nazwa klienta się zmieniła, to poprosimy o kontakt z bankiem, ponieważ są to dane, które pozwalają nam zidentyfikować Państwa jako właściwych klientów. Mamy tutaj też informacje, czy jako mikroprzedsiębiorca, czy jako mało lub średni przedsiębiorca składali Państwo wniosek o tarczę 2.0. Ja ten wniosek pozwoliłam sobie wstępnie uzupełnić, ponieważ tych danych jest tutaj dość sporo. I tak jak poprzednio, wskazujemy numer KRS, o ile Państwo go posiadają, wybieramy jakiego rodzaju przedsiębiorstwem jesteśmy, wybieramy kod PKD główny, według którego prowadzimy swoją działalność, podajemy swoje dane adresowe, czyli adres do korespondencji, podajemy adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym można się z Państwem skontaktować oraz to, o czym Państwo wcześniej wspomnieli z PFR-u, dane osoby upoważnionej do reprezentacji beneficjenta. I to mogą być dwojakie dane, bo można wskazać, że jest się samodzielną reprezentacją albo że jest się pełnomocnikiem. Jeżeli jest się samodzielną reprezentacją, to bardzo ważne jest, aby osoba, która jest zalogowana i wypełnia ten formularz, to była dokładnie ta sama osoba, która jest tym samodzielnym reprezentantem, ponieważ my jako bank jesteśmy zobowiązani zweryfikować, czy dane osoby będącej tym samodzielnym reprezentantem to są dane tej samej osoby, która w tym momencie pracuje na formularzu i będzie go składać. Potem jest seria oświadczeń. Oświadczenie odpowiedzialności karnej jest oświadczeniem wymaganym, więc jeżeli Państwo stwierdziliby, że nie stosują się do tego oświadczenia, nie mają prawa złożyć takiego wniosku i nie mają prawa do umorzenia. Dalsza część oświadczeń jest informacją o tym, czy firma uległa przekształceniu, bądź też czy jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym. Jeżeli jest, to poniżej pokazują się dane NIP i REGON, które należy wskazać dla wszystkich spółek z przekształcenia oraz ewentualnie dla tego przedsiębiorstwa, które było wielooddziałowe. Jeżeli nie uległa firma przekształceniu, ale nie jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, zaznaczamy nie. Następnie mamy informację o tym, czy beneficjent zapoznał się z regulaminem i to jest znowu oświadczenie, które jest wymagane. Jeżeli oświadczą Państwo, że się nie zapoznali z tym regulaminem, niestety nie będą mogli złożyć takiego rozliczenia. Następnie, w jaki sposób wydatkowali Państwo subwencje, czy zgodnie z założeniami programu, czy niezgodnie, oraz czy przestrzegają Państwo zasad w związku z nakazami i zakazami COVID-19. Potem następuje część związana z rozliczeniem, czyli te dane, które pojawiły się we wniosku o tarczę 2.0, obrót netto za okresy listopad-grudzień 2020, styczeń-luty 2021, obroty netto 2019 oraz strata brutto. W tym akurat formularzu, zgodnie z założeniami programu, w części o stracie brutto można wpisywać wartości ujemne, co jest zmianą w stosunku do uzupełnienia formularza tarczy 2.0, gdzie takiej wartości wpisać nie można było. I bardzo ważna część, dokumenty, które muszą Państwo załączyć, aby potwierdzić straty czy też swoje rozliczenie. Te dokumenty tutaj można załączyć w ilości 10 plików.
Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. To może być tylko i wyłącznie plik w formacie XML. I my jako bank zostaliśmy zobowiązani do tego, żeby pilnować, czy pliki po pierwsze są uzupełnione i po drugie, czy są w formacie XML. Więc gdyby przez przypadek załączyli Państwo całkowicie inny formularz, no to pojawi się komunikat, że jest to niewłaściwy format pliku i poprosimy o załączenie pliku w formacie XML. Na końcu jest wyliczenie, że wnioskowana przez Państwa kwota to było akurat w przypadku moim takim testowym, to jest 1 020 391,40 zł i taką Państwo otrzymali. Z tych różnych danych, które ja sobie tutaj tak swobodnie powpisywałam, wyszło mi, że teraz to mogłabym dostać tej subwencji nawet 2 841 928 zł, co wskazuje na to, że nie mamy absolutnie żadnej kwoty do zwrotu. Natomiast gdyby kwota subwencji wymagana do zwrotu przez beneficjenta, wyliczona na podstawie danych powyżej, wyskoczyła wartość, na przykład nie wiem, 100 tysięcy złotych, to poniżej podany jest numer rachunku, na który taką subwencję należy spłacić. I to jest inny numer rachunku niż ten, który mieli Państwo wskazywany wcześniej. Umorzenia spłacane są już nie na rachunek w banku BNP, tylko na rachunek wskazany nam przez Polski Fundusz Rozwoju tutaj na tym formularzu. Jeżeli przeleją Państwo środki do nas, no to będziemy musieli dokonać jakichś zwrotów i przekazać je Państwu z powrotem, żeby mogli Państwo zasilić właściwy rachunek. Taki wniosek oczywiście można zapisać, gdyby ktoś chciał go sobie uzupełnić i dokończyć uzupełnianie składania w przyszłości. Po uzupełnieniu takiego wniosku wybieramy opcję zatwierdź. Gdyby ten przycisk zatwierdź był szary, a nie zielony, to znaczy, że jakiejś danej tutaj powyżej nam brakuje. Wybieramy zatwierdź, natomiast po przejściu na potwierdzenie na zatwierdź pokazuje się dokument, który jest owym oświadczeniem o złożeniu tego rozliczenia, które jest podpisywane przez bank w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju dla Państwa. To oświadczenie należy sobie schować, a gdyby się w jakiś sposób zagubiło, można je odnaleźć tutaj w bankowości elektronicznej lub bezpośrednio zwrócić się do banku po to, żeby takie oświadczenie uzyskać, bo my oczywiście na nasze Polskiego Funduszu Rozwoju i Państwa potrzeby to oświadczenie archiwizujemy. I jeszcze raz tylko przypomnę, że w tym systemie, czyli w Go Online Business, wniosek będzie dostępny od 20 listopada 2021 roku, a teraz pokażę Państwu film, na którym pokazane jest, w jaki sposób taki wniosek można złożyć w bankowości Go Online. I akurat w tym przypadku wnioski w banku BNP będą dostępne już od dzisiaj, czyli od 18 listopada 2021 roku. Dzień dobry Państwu. Złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej PFR 2.0 w bankowości elektronicznej Go Online jest możliwe jedynie z poziomu profilu firmowego, którego dotyczy umowa. Po zalogowaniu profil ten możemy wyszukać i wskazać w prawym górnym rogu ekranu. W określonym w komunikacji czasie w zakładce Start, Moje finanse lub usługi zostanie wyświetlona dla Państwa opcja złożenia wniosku. Widoczny na prawym pasku ekranu baner daje nam dwie możliwości. Klikając w Więcej informacji zostaniemy przekierowani na stronę internetową zawierającą szczegóły odnośnie programu oraz procesu wnioskowania. Jeżeli nie mamy potrzeby zapoznawania się z tą treścią, wybieramy opcję Złóż oświadczenie i tym sposobem przenosimy się na pierwszy ekran formularza. Strona ta zawiera szczegóły odnośnie umowy, do której odnosi się wniosek. Nie mamy tu opcji edycji, ma ona charakter jedynie informacyjny. Kolejny krok rozpoczyna się od sekcji Dane firmy. Część wniosku będzie uzupełniona zgodnie z danymi w kartotece, które posiada bank. Obok pól znajdują się podpowiedzi, z których możemy skorzystać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Na tej stronie jedynie wartość pola KRS jest opcjonalna. Wszystkie pozostałe powinny zostać wypełnione. Wpisujemy wartość kodu PKD. Zaznaczamy formę prowadzonej działalności gospodarczej. Następnie przechodzimy do sekcji Dane kontaktowe. Warto zwrócić tu uwagę przede wszystkim na pola z adresem e-mail oraz numerem telefonu, ponieważ posłużą one na potrzeby kontaktów z PFR, jak i na potrzeby informowania klienta przez bank o aktualnym statusie procesu. Po weryfikacji danych teleadresowych przechodzimy do sekcji Oświadczeń.
Są one predefiniowane i zindywidualizowane w odniesieniu do umowy klienta. Powinniśmy zapoznać się z ich treścią i zaznaczyć jedną z dostępnych poniżej opcji. W przypadku wątpliwości, którą wybrać, możemy skorzystać z podpowiedzi. W sytuacji, kiedy pojawią się dodatkowe pola, bardzo prosimy o uzupełnienie ich zgodnie z opisem. Następny ekran pozwala nam na wprowadzenie danych niezbędnych do wyliczania kwoty umorzenia subwencji finansowej. W tym celu przedsiębiorca wskazuje wysokość przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności w poszczególnych miesiącach kalendarzowych. Poniżej wpisujemy koszty stałe. Pola przyjmują również wartości ujemne, traktując je jako zysk. Na podstawie wprowadzonych poniżej danych zostaje wyliczona maksymalna kwota umorzenia. Jak widać, możemy ją modyfikować. Na tej stronie znajdziemy również numer rachunku do zwrotu, który oczywiście będzie widoczny także w treści oświadczenia. W sekcji załączniki do wniosku dodajemy pliki księgowe potwierdzające powyższe oświadczenia. Nad opcją załączania jest wyświetlony dokładny opis odnośnie liczby, formatu i rozmiaru wymaganych plików. Jeżeli nie wypełnimy tej sekcji, formularz uniemożliwi nam przejście na kolejny ekran. Po załączeniu dokumentów i przejściu dalej zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że poprzez potwierdzenie zamiaru złożenia oświadczenia na tym ekranie mamy świadomość tego, że osobiście dokończymy wniosek. Oznacza to, że jesteśmy reprezentantem, który podpisze oświadczenie w imieniu firmy. Na tym etapie mamy możliwość bezpiecznego powrotu na poprzedni krok wniosku lub do głównego ekranu bankowości. W ten sposób dajemy możliwość podpisania oświadczenia innemu reprezentantowi. Jeżeli zdecydujemy się na jego podpisanie, na kolejnym ekranie deklarujemy sposób umocowania do złożenia wniosku oraz wpisujemy w polu poniżej swoje dane. Bardzo istotne jest, żeby były one zgodne z tymi, które są wpisane w kartotece bankowej. W sekcji poniżej mamy kolejne oświadczenia wraz z podpowiedziami. Tu dokładnie jak w przypadku poprzednich zaznaczamy opcję tak lub nie. Jeżeli chcemy dokończyć wniosek, dwa ostatnie oświadczenia odnośnie odpowiedzialności karnej oraz zapoznania się z regulaminem bezwzględnie wymagają zaznaczenia opcji tak. Ostatni ekran to podpisanie oświadczenia. Na tym etapie mamy możliwość pobrania pliku PDF i
i zapoznania się z jego treścią. W przypadku chęci modyfikacji dokumentu możemy cofnąć się do poprzednich kroków wniosku i modyfikować zawartość wpisanych wartości w polach. Mamy też opcję bezpiecznego wyjścia ze strony. Po ponownym zalogowaniu i wejściu w oświadczenie będziemy mogli dokonać autoryzacji, podpisując dokument metodą wybraną przez Państwa w bankowości internetowej. W prezentowanym przeze mnie przypadku będzie to kod SMS. Po wpisaniu go we wskazane pole zostaje wyświetlony komunikat o tym, że dyspozycja została przyjęta do realizacji i wniosek zostanie przekazany do organu decyzyjnego. O statusie wniosku będziecie Państwo informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail. Sam dokument możecie Państwo odszukać w zakładce Usługi, sekcja Historii wniosków. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Tak to będzie wyglądało w bankowości Go Online. Mamy jeszcze jedno pytanie. Pytanie bardziej do banku. W platformie Biznes Online, jeżeli wartości już wypełnione, czyli dane, to jest przychody 2019, rozmijają się z aktualnymi, czy należy je skorygować? My w żaden sposób nie będziemy tych danych uzupełniać. Państwo dostają wniosek preuzupełniony tylko Państwa nazwą oraz numerem NIP. Wszystkie pozostałe dane będą musiały być uzupełnione przez Państwa i zgodnie z tym, co ustaliliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju, wszystkie dane związane ze stratami czy obrotami muszą być podane jeszcze raz i nie podstawiamy ich w stosunku do wniosku, który Państwo składali wcześniej. Oczywiście swój wniosek znajdą Państwo w bankowości elektronicznej, mogą Państwo sobie porównać, natomiast na pewno nie będą one w żaden sposób wpisane do wniosku, który otrzymają Państwo w Go Online Biznes 20 listopada, a w Go Online jeszcze dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że wzięli Państwo udział w naszym spotkaniu z klientami. Dziękuję również wszystkim naszym klientom, tym, którzy zadawali pytania i tym, którzy nie zadawali pytań. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie ułatwi Państwu złożenie tego rozliczenia, ale gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to poza Polskim Funduszem Rozwoju, stroną internetową Polskiego Funduszu Rozwoju i stroną naszego banku, gdzie te informacje też są zawarte, serdecznie zapraszamy do kontaktu z właściwymi infoliniami dla Państwa firm oraz z doradcami, którzy na pewno będą starali się udzielić wszelkich informacji i ułatwić Państwu złożenie tego rozliczenia. Serdecznie dziękuję i do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.